Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, i dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmiemy się piórami puchacza. Puchacz, jak wiecie, jest jedną z rzadszych sów, dlatego posiadam jedno jego piórko. Jest to piórko puchowe. Jest ono koloru szaro rudo brązowego a na górze piórka znajdują się ciemnobrązowe paski. Jego sterówki. Czyli pióra z ogona, których niestety nie posiadam, powinny Wam się wyświetlić teraz na ekranie. Lotki, czyli pióra ze skrzydeł, też Wam teraz się powinny tutaj wyświetlić. No i pióra okrywowe, podobnie wyglądające do piór puchowych, które Wam teraz pokazuję, jednak mają bardziej grubą dudkę. I mniej puchu na końcu. A więc moi drodzy, z piór puchacza byłoby to na tyle. Następny ptaszek będzie już w czwartek. No i zajmiemy się pierwszym drapolem, czyli myszołowem. Ja Wam życzę miłego wieczoru. No i do zobaczenia.